Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza. I w pełni świadomość związana z nimi obowiązków przestrzegam. Obowiązki te niezmiernie spełniać. Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej mojej wiedzy. Zdrowy człowiek może mieć wiele marzeń, bo jest zdrowy, a chory w zasadzie ma tylko jedno, żeby być zdrowym. Wykorzystujcie więc jak najlepiej swoją wiedzę w codziennej pracy. Będziecie mieli wiele możliwości. Możecie pracować z pacjentem w szeroko rozumianym terenie, możecie pracować jako nauczyciele, akademicy. Część z Państwa nie mogli wybierze drogę naukową. I w ten sposób będzie widziała swoją przyszłość zawodową. Za chwilę wszyscy będziecie powtarzać słowa przysięgi, które zawiera to, co w przyszłej pracy lekarza ma szczególne znaczenie. Pomoc cierpiącym, konieczność ciągłego samokształcenia, dzielenie się wiedzą, mając jako najwyższy cel dobro chorego. Pamiętajcie proszę, że podzielić się z radością rzeczywiście z rodzinami, z rodzicami bliskimi. Nawet jeżeli nie zawsze się rozumieliście do tej pory, to naprawdę jest wielkie święto i fajnie było mieć również dobre, ładne zdjęcia z tej uroczystości.